Cześć kochani, witajcie w nowym filmie, witajcie w holu zakupowym w 100% z IKEA. Dzisiaj przychodzę do Was właśnie z takim filmem, żeby pokazać Wam kilka produktów, które ostatnio kupiłam w IKEA, jako że jesteśmy w trakcie urządzania, trochę zmieniania stylu naszego salonu, to wymarzyłam sobie taki kącik, trochę boho, trochę w stylu karaibskim, wiecie, takie klimaty palma, coś tutaj z drzewa bananowca, jakieś bambusowe dodatki. Bardzo mi się ten styl spodobał i stwierdziłam, że właśnie w IKEA znajdę takie dodatki, które stworzą mi właśnie klimacik w tym stylu. No i może pokażę Wam pierwszą, największą rzecz, którą właśnie kupiłam w IKEA, to jest... O Jezu! Pufa, sofa, takie siedzisko właśnie z drzewa, z bananowca. Zobaczcie, to jest taka pufa, ona nie jest miękka, ona jest wsparta na takim stelażu. Zobaczcie, tak to wygląda. Bardzo twarda, ale super komponuje się z moją palmą, którą kupiłam, której tutaj już nie będę Wam pokazywać. Jest to palma żywa z Madagaskaru. Ogromna, super liśćmi w górę uniesionymi, już tam trochę u nas jest, już zaczęła puszczać nowe listki, także przyjęła się i jest jej u nas dobrze. No i do tego właśnie kupiłam taką pufę, podlinkuję ją Wam na dole w opisie. Jest ona notorycznie wykupiona, w sklepie online jest dostępna, natomiast u nas, do nas dostała z IKEA, jest bardzo droga, także bardziej opłaca się nam podjechać autem. Ostatnią tą pufę znalazłam, słuchajcie, w Jankach, jedna, jedyna była, więc wow. No i tak to wygląda, dajcie znać, czy Wam się taki styl podoba. Jest bardzo wygodna, świetna i naprawdę duża. Zobaczcie, nie jestem w stanie jej chyba w kadrze pokazać całej, także taka pufka. Kolejna rzecz, którą zamówiłam, to jest już donisana właśnie na tą palmę, o której Wam przed chwilą mówiłam. Jest ona też w podobnym stylu wykonana, co to siedzisko. Jest taka palma, taka donica również z bambusa, tutaj opleciona taką szarą nitką. Mamy ogólnie szary kolor ścian w salonie. I mi osobiście to się bardzo podoba i bardzo pasuje. Tutaj ta donica jest w środku wyłożona plastikiem, także możemy spokojnie, tutaj woda nam się zatrzymuje i zbiera. No i co? I tutaj ma takie uchwyty, także będzie super się komponowała właśnie z moją palmą. Kolejna rzecz, którą wzięłam z IKEA, jest to dywanik. Dywanik bawełniany, taki bardzo gruby, do łazienki. Jak wiecie, ja zawsze dywaniki kupuję w Pepco, ale zaczęły mnie denerwować te dywaniki, bo bardzo szybko się niszczą i są brzydkie po praniu. No i koleżanka mi powiedziała, kup sobie w IKEA, one są dosyć mocne, po praniu nie robią się takie brzydkie. I słuchajcie, wzięłam taki duży dywanik w kolorze szarym z domieszką tutaj brązowego i beżowego. Bardzo fajne, złożone z takich, słuchajcie, kuleczek grubych. Nie będzie się mechacił, ładnie będzie wyglądał po praniu. Już tutaj się orientowałam, w ilu stopniach mam go prać. Zobaczcie, bardzo ładny, bardzo mi się spodobał, milutki. Zaraz go będę rozcielać w łazience, bo teraz mam taki jakiś, słuchajcie, zmechacony, już niefajny. No zobaczę jak u mnie się będzie sprawdzać. Dobra, co tutaj jeszcze mam? Zobaczcie, tutaj mam całą siatę. O! Jest to też szkło, więc muszę uważać. Oczywiście zawsze będąc w IKEA kupuję te wieszaki, tym razem białe. Tutaj jest 4, 5, 6, 7, 8 wieszaków, także uwielbiam te wieszaki, one się nie niszczą, nie łamią i są super. Również kupiłam zapas słoików, takie dwa słoiki. Mamy dwa duże, takie wysokie, które Wam pokazywałam w holach ostatnich. Natomiast one nam się do szafek nie mieszczą, tylko do jednej szafki i mogą stać, a tak to, wiecie, są niestety za wysokie. I kupiliśmy tym razem mniejsze. Ja do tych słoików przesypuję kaszę, makarony, jakieś różne inne rzeczy. Naprawdę się świetnie sprawdzają i polecam, bo można w nich trzymać po prostu wszystko i nie zalęgają Wam się mole. Mąkę można też przesypać, ponieważ są bardzo szczelne i bardzo pojemne. Także takie dwa słoiki nie są drogie.
Kolejna rzecz, którą kupiłam, to są takie szklanki. Bardzo spodobały mi się szklanki. Mam małe te szklanki z Ikei, natomiast w kolorze białym, takim wiecie, podstawowym, przezroczystym. I zobaczyłam, że są te szklanki w kolorze takim, zobaczcie, arbuzowym i jeszcze były w kolorze zielonym. Na razie się zdecydowałam na te arbuzowe dwie i jeszcze może dokupię dwie te takie zielone. Bo wydaje mi się, że są ładniejsze od tych takich, wiecie, bezbarwnych. Pięknie wyglądają, naprawdę fajne, więc wzięłam. I ostatnia rzecz, którą wzięłam z Ikei, to są, słuchajcie, kieliszki. W ostatnim polu pokazywałam Wam te kieliszki, że je zamówiliśmy, kupiliśmy je, natomiast potłukłam 3, wyobraźcie sobie. One są piękne, ale chyba Wam ich nie będę polecać. My też teraz je dokupiliśmy, ale nie wiem, czy na przyszłość będę je z powrotem kupowała. Są tak cieniutkie, podczas mycia obiłam, słuchajcie, je o zlew i no popękały mi tutaj na rogach. Delikatnie tylko uderzycie w zlew i one tutaj całe pękają, także są bardzo delikatne. Ja w zmywarce ich nie myję, teraz bardzo uważam, jak je myję gąbką, więc kupiłam 3, bo stłukłam 3, odkąd kupiliśmy tamte, więc powiem Wam, nie polecam ich i jak już potłukę, to je wytłukę do końca i nie będę ich zamawiała, zamówię jakieś porządne z grubszego szkła. No nie wiem, dajcie znać, jak u Was się sprawdzają te kieliszki z Ikei, bo u mnie naprawdę średnio, a obchodzę się z nimi jak z jajkiem, przysięgam, jakoś nimi nie tłukę. No nie wiem, coś tutaj się z nimi nie mogę dogadać, także jeśli bylibyście zainteresowani, to jest model kieliszka od ten. Bardzo ładny. Ten kształt mi się bardzo, bardzo podoba i fajnie się z nim pije. Fani, to był mój cały haul zakupowy z Ikei. Mam nadzieję, że się zainspirujecie, jeśli planujecie jakiś remont, jakieś urządzanie salonu, sypialni. Oczywiście dajcie mi łapkę w górę, jeśli ten film Wam się podobał. Subskrybujcie mój kanał, w ten sposób będziecie na bieżąco z wszystkimi filmami, które publikuję. Ja i mój kocurek żegnamy się z Wami. Buziaki, do następnych filmów. Pa, pa! Cześć!